klasnąć? Chutr, chutr. Kiedyś jedyną ozdobą na ślubie była panna młoda i trochę kwiatów. Na szczęście moda na dekorowanie wesel przyszła i do nas. Jak to zrobić, żeby było pięknie i żeby nie zbankrutować? Wiele z dekoracji możecie wykonać samodzielnie. Dziś pokażę Wam patent na jedną z nich. Łapacz snów wywodzi się z kultury Indian i służy do tego, żeby przechwytywać koszmary. Oprócz tego, że łapacz snów naprawdę działa, to pięknie wygląda. Ale łapacze snów postanowiły wyjść sobie z naszych sypialni i zaistnieć na weselach. Są bardzo modnym elementem wesel, szczególnie tych w stylu boho i doskonale prezentują się nie tylko w salach, ale przede wszystkim w plenerach. Żeby takie łapacze snów stanowiły dekoracje, to trzeba ich naprawdę sporo. Ale taki łapacz snów jest bardzo drogi, bo kosztuje do 150 zł za sztukę. A możecie je wykonać samodzielnie, bo to jest naprawdę łatwe. Patrzcie! Do wykonania łapacza snów potrzebujecie przede wszystkim kółek. Upadło. Mamy dwie opcje. Albo taką drewnianą, która jest tańsza, bo takie kółka kosztują około 30 zł za 20 sztuk, ale można również zamówić takie obręcze metalowe, one są droższe, kosztują 5 zł za sztukę. Oprócz kółka potrzebujemy wstążek, tasiemek, ja będę używała też rafi, oprócz rafi kordonek i jeszcze na koniec ten łapacz snów trzeba ozdobić, ja będę go ozdabiać piórkami. Tutaj mam już przygotowane potrzebne mi elementy, takie trzy, ale potrzebuję jeszcze jednego kółka średniej wielkości. Co należy zrobić? Przygotowuję sobie rafię. Warto zawsze wziąć jej więcej, żeby nam podczas pracy nie zabrakło. Zbieram ją sobie. O, uwolniłam się. No i teraz biorę... To jeszcze raz! Teraz tą rafią muszę obłożyć moje kółko. Zacznę od tego, żeby przykleić początek tej rafii. Użyję do tego kleju na gorąco. Jeśli nie macie kleju na gorąco, możecie użyć nawet taśmy klejącej. I zaczynam owijać rafią to kółeczko. Mój łapacz snów będzie w stylu boho i będzie bardzo ślubny, dlatego będzie w kolorze białym, ale Wy możecie stworzyć Wasz idealny łapacz snów, do którego możecie użyć kolorowych na przykład wstążek i możecie go ozdobić kryształkami, koralikami wedle Waszej wyobraźni. 3, 2, 1. No, gotowe. Tylko zawiązuję i mam pierwszą część za sobą. Czas na kordonek. Ucinam. Kordonku, nie poplącz się, proszę. Znów się zepsułeś i wiem, co zrobię. Zamienię cię na lepszy model. To nie miało tak być. Miałeś być idealny, kordonku. O, o, o. Patrzcie, posłuchał. Pyk. 3 godziny później. Rozpoczynamy od przywiązania kordonka do naszego kółeczka na mocny supełek. I teraz układamy go na górze. Widzicie to? Przekładamy go dołem. I zaciskamy. Widzicie, powstała tutaj pozioma linia wewnątrz kółeczka. I dalej robię dokładnie to samo. Czyli układam kordonek na kółeczku. Wkładam w środek w tę pętelkę i zaciskam. Ważne jest to, żeby mniej więcej te linie były równej długości. Kiedy moje kółeczko ma już wszystkie te pierwsze linie, teraz technika się lekko zmienia i od góry przekładam mój kordonek przez to oczko, które powstało. Górą przez kolejne oczko. Jak ta nitka się napina, to zobaczcie, że tutaj zaczynają powstawać piękne kształty.
dalej robię dokładnie to samo, tylko przez te nowe oczka, które mi powstały. Najważniejsze jest to, żebyście nie pominęli żadnej dziurki. W pewnym momencie one zrobią się bardzo małe, ale musicie być ostrożni, bo jeżeli jakakolwiek umknie Waszej uwadze, to nie będzie ładnie. I tak wygląda kolejna część łapacza snów. Czas wszystkie te części złożyć w jedną całość. Wszystkie moje kółeczka są już ze sobą połączone. Tak wyglądają. I element, który tutaj został, to jest rafia. I do tych rafii będę teraz za pomocą kleju na gorąco doczepiała piórka. Ważne, żeby te rafie oklejać z jednej i z drugiej strony. I tak wygląda przygotowany przeze mnie łapacz. To jest mój pomysł na jego design. Ciekawa jestem Waszych pomysłów i Waszych łapaczy. Jeżeli ten filmik Wam się podobał, to oczywiście zostawiajcie lajki, wklejajcie w komentarze swoje łapacze, naciskajcie dzwoneczek i do zobaczenia następnym razem. Pa!